Siema, to ja znowu wróciłem. Wróciłem na berów. Mam 35 level. Powbijałem sobie. Bo nie, wcześniej miałem chyba jakoś 61, nie pamiętam. I jestem na gulach. Wbiję tutaj tylko do 36 i zaraz przeniesiemy się chyba na. Mamy naładowany kamień. Przeniesiemy się zaraz na inną mapkę, czyli na Orki, gdzie na 36 levelu powinienem dać radę tak naprawdę ze wszystkim. Ale dobra, pogadamy sobie chwilę. Coś tam wam poopowiadam. Będzie śmiesznie, no może będzie poważnie. Zobaczymy. Co mogę wam powiedzieć? Że dostałem zegarek, który autentycznie mnie w ogóle nie cieszył. Hilfinger. Tak? Hilfiger. Nieważne. Nie znam się szczerze na zegarkach. Zegarków osobiście nie lubię. A to, że aktualnie mam ten zegarek, który, no kurwa, nie był tani. Gdzieś jego wartość to jest z 800. Sam zegarek mnie w ogóle nie cieszy. Tego samego zegarka w ogóle nie chciałem. I to, że mam ten zegarek, to w sumie, no dobra, już będę go nosił, ale nie chciałem go w ogóle. Opowiem wam, na jakiej zasadzie to było. Było coś takiego, że jak byłem za granicą i moja mama wiedziała, że wrócę do Polski, to powiedziała: Dominik, ja ci już od dawna chciałem jakiś drogi zegarek kupić. Ja sobie pomyślałem, no ale ja nie potrzebuję zegarka, bo ogólnie rzecz biorąc, kiedyś ogólnie za czasów powiedzmy PRL-owskich i tak dalej, no zegarki nie były tak rozpowszechnione. Ludzie rzeczywiście pytali się innych ludzi odnośnie tego, która jest godzina, bo no, zegarki nie były wszędzie. Nie każdy człowiek miał telefon w ręku. Telefon wiecie, to był wybryk tak naprawdę technologii i takie rzeczy raczej nie istniały. Ludzie kiedyś mieli zegarki i w rzeczywistości to im służyło do poglądu na godzinę, bo wcześniej to zegarki były, nie wiem, nie we wszystkich domach. Zegarki były w miejscach pracy, czy zegarki były na przykład na dworcach. I w rzeczywistości ludzie chodzili właśnie do takich miejsc i ludzie w rzeczywistości naprawdę chcieli się dowiedzieć, która jest godzina, bo nie było tak jak dzisiaj. No, ale w dzisiejszej dobie zegarek to jest przedmiot, który powiedzmy, no daje ci taką funkcję, że możesz zobaczyć sobie, nie wiem, godzinę. Możesz nawet w niektórych zegarkach, na przykład w moim, co mogę sobie zobaczyć, który jest dzień tygodnia i który jest dzień miesiąca. To wszystko jest na wskazówkach, ale no okej, człowiek płaci powiedzmy te, nie wiem, za taki dobry zegarek te 800 i ma przyrząd, który patrzy mu tak naprawdę czas. Gdzie dzisiaj kupujesz sobie pierwszy lepszy telefon, masz funkcję poglądu czasu, funkcję dzwonienia, funkcję internetu i wiele, 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 wiele innych funkcji, więc dzisiaj zegarek to jest bardziej chyba taki przedmiot, który pełni bardziej funkcję, jak to nazwać, ozdoby. I tak naprawdę, no nie wiem, że o kurwa, mam Rolexa, mogę się pochwalić i tak dalej. Więc no, jeśli ja osobiście miałbym sobie kupować jakiś drogi zegarek, to nie chciałbym go. Nie chciałbym po prostu wydać pieniędzy, bo autentycznie byłoby mi szkoda. Wolałbym te pieniądze przeznaczyć na, no nie wiem, na cokolwiek innego. Wolałbym już naprawdę przegrać to wszystko w zdrapki. No, bez przesady. Ale wiecie, o co mi chodzi. No, każdy ma różne podejście. Jednej osobie się podobają zegarki, nie, jednej się podobają, drugiej się nie podobają. Mi osobiście nie jest to do szczęścia potrzebne. I tyle. A wiecie, jak było z tym zegarkiem? No właśnie, jak byłem za granicą, to mama mówi: Dominik, o właśnie, zegarek. Co ja pierdolę? Dodatek sobie pobiorę. Zjadacz złota, bo to mi się może tu przydać. Zjadacz złota. Że było tak. A mówi: Dominik, ja ci kupię zegarek, będziesz miał fajny zegarek, będziesz jak ci wszyscy geodeci chodził, będziesz miał taki zegarek, taki fajny i będziesz mógł szpanować, nie? Mówię: mamo, ale ja nie chcę tego zegarka. A mama mówi: Dominik, ale mnie to nie obchodzi, ty dostaniesz ten zegarek i tyle. Kupiłem sobie za dosłownie, nie wiem, jakieś grosze, jak byłem poza Polską, jakiś zegarek dosłownie za grosze, żeby po prostu powiedzieć mamie: mamo, kupiłem sobie zegarek i nie chcę zegarka. No, a mama powiedziała: nie, Dominik, ja ci i tak kupię. No i w sumie wyszło tak, że wróciłem do Polski i mama mi rzeczywiście zamówiła ten zegarek, mimo że ja go od lat nie chciałem i od lat mówiłem, że nie potrzebuję takich rzeczy, to jednak dostałem ten prezent na siłę.
Gdzie tak naprawdę to wszystko gra na moją niekorzyść, bo jak będzie coś takiego, że postąpiłem nie tak, jak moja mama by chciała, czyli bym na przykład wyjechałbym za granicę, czy po prostu zrobiłbym cokolwiek innego, co by mojej mamie nie pasowało, to byłby argument, Dominika, ja ci zegarek kupiłem. Więc wiecie, o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, wiele ludzi mogłoby się cieszyć z czegoś takiego, że ma taką matkę jak ja, która kupuje, powiedzmy, tobie przeróżne rzeczy, tak jak, nie wiem, o, tutaj ci to kupiłem, tutaj ci tamto kupiłem, tutaj ci to kupiłem, tak, tylko że to wszystko nie ma, powiedzmy, to wszystko nie jest z dobroci serca, to wszystko jest tylko i wyłącznie po to, żeby w najgorszym momencie, kiedy będzie wypomnieć i powiedzieć, Dominik, ja ci to kupiłem, to teraz masz zrobić to. To teraz nie możesz zrobić tak. Czyli po prostu to jest takie trochę sprzedanie się. Ale koniec końców, no już musiałem machnąć ręką, bo przez 4 lata w sumie, tak naprawdę, jak skończyłem, czy tam przez 3, zwlekałem, odwlekałem to wszystko i w koniec końców, no, stało się. Z czego nie jestem zadowolony, bo wolałbym tego nie mieć i nie dawać mojej matce argumentu do tego. Ale dobra, nieważne. Wielu ludzi tak naprawdę. Ja nie potrafię wielu ludzi zrozumieć, tak samo wielu ludzi nie potrafi mnie zrozumieć. Dlaczego? Bo jestem jedynakiem i tak jak na przykład załóżmy, matka ma troje dzieci, to te powiedzmy pieniądze, które by mogła przeznaczyć ogólnie na. Gdzie jest ten zjadacz złota? On nie powinien gdzieś tu być? Bo na oki sobie pójdziemy już. Ty, nie ma tego zjadacza złota? Dlaczego? On powinien działać. Zjadacz złota. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na złoto. Pod paskiem HP. A, to tak działało. To ja głupi jestem. Myślałem, że to będzie takie złoto po prostu. I bym na nie klikał. Nie, dobra. To tak. Co mamy? Kuszę mamy. Wbijemy sobie jeszcze te 12% i normalnie orki bijemy. To tak. No, tak jak ja nie potrafię zrozumieć wielu ludzi, którzy mają ogólnie rodzeństwo i nie potrafię zrozumieć, jaka to jest, powiedzmy, więź, czy nie więź, czy po prostu denerwowanie się tym, że masz brata, siostrę i tak dalej, to tak samo ludzie, którzy mieli ogólnie rodzeństwo, a raczej większość ludzi na świecie ma rodzeństwo, to oni nie mogą zrozumieć tego, co ja mam, czyli odnośnie tego, że jestem jedynakiem i mogę być nawet trochę rozpieszczony, to ja też nie mogę zrozumieć takich innych wartości i rozumiecie, w jaki sposób to działa. Większość ogólnie osób powiedziała, a bo ty byłeś jedynakiem, fajnie miałeś, wszystko mogłeś mieć i tak dalej. Tak, tylko to też wszystkim można znaleźć ogólnie też je zarówno zalety i wady. Czy chcesz ogólnie żyć w takim przeświadczeniu, że chcesz dostawać cały czas te rzeczy od matki i tak dalej i chcesz, czy wolisz może jednak sam, powiedzmy, do czegoś dojść, sam ogólnie sobie zasłużyć, zarobić, zasłużyć na coś? Czy po prostu brać, brać, brać i odnosić się względem, powiedzmy, ludzi, którzy mają te rodzeństwo, może nie mają te opcji, żeby mieć takie rzeczy. Jak dla mnie, no, odnoszenie się z takimi rzeczami wśród ludzi, którzy nie mogą takich mieć, no to jest po prostu trochę chamskie. Dlatego ja, może i będąc jedynakiem, to jednakże starałem się całe życie dojść do czegoś sam i nie dawać argumentu dla kogoś, że ta osoba mi coś takiego zagwarantowała. Po prostu chciałem się usamodzielnić. Rozumiecie, o co chodzi? To powiem wam tak, że no, jesteśmy na Berufsie. Wybaliłem się na tamtym tańcu 9-7. I tyle. Znaczy, bo chodzi mi o to, że moim zdaniem w dzisiejszym społeczeństwie, znaczy to tak nawet nie jest też w polskim społeczeństwie, ale rzecz biorąc. Jest coś takiego, że człowiek ogólnie mieszka z matką. Załóżmy, jest człowiek, który mieszka w Warszawie. Hipotetycznie, ja nie daję przykład o żadnej konkretnej osobie, bo nikogo nie chciałbym urazić. Tak? Jest osoba, która sobie studiuje, mieszka z matką i tak dalej, studiuje. Potem, załóżmy, znajdzie pracę. Czy nawet, powiedzmy, nie studiuje, tylko od razu skończy szkołę średnią, znajdzie sobie pracę, siedzi u matki i tak dalej. I jakby, powiedzmy, takich planów odnośnie tego, żeby się usamodzielnić, żeby gdzieś tam coś zrobić, no brak. Ze względu na to, że jeszcze w Polsce, powiedzmy, wynajęcie czegoś, czy ogólnie kupno na własność, to już nawet nie mówię o takich rzeczach, jest po prostu ciężkie. I osoba, która ma, nie wiem, tam 20 lat i tak dalej, no ciężko jest takiej osobie, powiedzmy, trochę
usamodzielnić się, pójść mieszkać na własne i żyć. Gdzie powiedzmy w innych państwach ogólnie jest to dużo łatwiejsze, tak? Gdzie jedna osoba może tak naprawdę sobie coś wynająć, wynająć sobie pokój, wynająć sobie kawalerkę, pracować i normalnie żyć. Ale dobra, czekajcie. Umiejętności rozdysponuję, podwójne trafienie i w HP pójdziemy. Dobra. Czy mam manę? 23. O Boże, mogłem w skupienie dać. Dobra, to na następnych levelach. Ile będę mógł użyć razy płonącą strzałę? Chyba zero. Tak, zero. Czemu nie dałem raz nawet? Bo to by mnożyło mi przez intelekt. Jestem głupi. Nieważne. No. Byłoby łatwiej. No. I chodzi mi o to, że tak... Ale to nie jest tak, że tak jest na całym świecie. Powiedzmy sobie... państwa, w których... ludzie wyprowadzają się od matki. Widziałem, że była na internecie bynajmniej taka stronka. Europejczycy wyprowadzają się od rodziców. Bo to też jest, powiedzmy tak. Statyczny Polak czeka do 28 roku życia, by wyprowadzić się z rodzinnego domu. To o 10 lat dłużej niż w krajach skandynawskich. O właśnie, to chciałem wam przekazać. Tak, w Polsce 28 lat, w Chorwacji 32 lata. Czujecie? Jesteście 32-letnim człowiekiem, który dopiero wypierdala od matki. Po pierwsze, znaczy tak, powiem ci, jakie są ogólnie tego powody? Ogólnie powody mogą być takie, że po prostu jest bieda. Znaczy bieda, że jest po prostu ciężko pójść na swoje, bo to jednak są koszty, tak? Drugi powód może być taki, że w państwach takich, powiedzmy, gdzie są silniejsze więzi rodzinne, gdzie wydaje mi się, że w Polsce jako tako one jeszcze są silne, ale na przykład też możemy dodać sobie taki właśnie kraj jak Meksyk, gdzie w Meksyku ogólnie rodzina jest ważna i no, są po prostu inne wartości. A moim zdaniem właśnie chciałem napomnieć o Skandynawii, gdzie w Skandynawii gdzie macie już jakieś kraje? Szwecja, 19,6. To jest właśnie dobry przykład. Że wiecie, trzymanie ogólnie, że tak powiem, na siłę ogólnie, znaczy na siłę. Bo im prędzej ogólnie człowiek się usamodzielni i tak dalej, tym bardziej sobie w życiu poradzi ogólnie z takimi, że pozna ogólnie, że tak powiem, pozna ogólnie życie. Pozna ile kosztuje ogólnie wynajem. Pozna ile kosztują takie rzeczy jak opłaty, jakie rzeczy trzeba związane z domem zrobić. Ogólnie tak samo gotowanie. Kupienie, powiedzmy, takich prostych artykułów, to jakby trochę uszlachetnia człowieka i człowiek bardziej uczy się i docenia to, co kiedyś na przykład było od ręki. No, super dalej. No i wiecie, o co mi chodzi. Tak jak na przykład w Skandynawii, to nie mówię, że to są ogólnie biedne kraje i że ich nie byłoby stać, powiedzmy, żeby siedzieć z dzieciakiem, który ma 19 lat. Tylko chodzi bardziej o to, że tu jest inna mentalność i... I wiecie, to też idzie na plus ogólnie, żeby człowiek się usamodzielnił i no jest różnica. 19,6 lat, a na przykład 28. No jest. To jest praktycznie 10 lat. Naprawdę. Ja ogólnie czułbym się... Znaczy to też zależy, jak komu się to podoba. Bo jest, znaczy siedzenie u matki jest na pewno wygodne. Bo co? Pójdziecie sobie do pracy, zarabiacie, macie te pieniądze i tyle. Co? Wyjebane jajce, nie? Ale no oczywiście tak. Możecie sobie potem odłożyć. Możecie te pieniądze, które zaoszczędzić przez 10 lat i na przykład poznać jakąś dziewczynę i z nią sobie weźmiecie na przykład na spółę mieszkanie kupicie. Tak, to jest na pewno wygodne. Tylko pytanie, czy to jest aby wygodne, czy po prostu lenistwo? I czy to nie jest zbyt wygodne? No nie wiem. Każdy człowiek ogólnie prowadzi swoje życie jak chce i ja ogólnie nie chciałbym na przykład siedzieć przez tyle lat w domu rodzinnym, bo czułbym się po prostu źle. Ogólnie rzecz biorąc, to raczej znowu wam zniknę.
Znaczy zniknę wam z tego miejsca, więc to też nie jest tak, że ja tu siedzę, 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 tylko ja po prostu zaraz pierdolę. No, powiem wam tak, że najszybciej to wyprowadzam się około 10 lutego do Norwegii. Tylko będę musiał jeszcze pozałatwić wszystkie sprawy. Możliwe, że trochę dłużej posiedzę, ale to się jeszcze zobaczy. I ogólnie, tak jak mówiłem wam już kiedyś, że trzeba było kurwę jebaną kamerę kupić i ponagrywać, pokazać wam takie głupie rzeczy, iść do sklepu, iść przez ulicę, pokazać wam jak to wygląda, jak tam to wygląda i tak dalej, to ja tego nie zrobiłem. Więc no, lenistwo. Ale fajnie by było ogólnie przekazać, bo bynajmniej z Norwegii, jak widziałem na YouTubie, nie ma dużo tak naprawdę filmów. Ale wiecie... A, ludzie pisali mi, że w 2K19 no, granie na innych światach jak Berufs jest no, nudne. I szczerze zgodzę się z tym bardzo. Bo jak miałbym pokazywać expienie na jakimś tam... Znaczy wiecie, no ja wiem, że pewnie byście chcieli jeszcze inne materiały z tego Berufsa, gdzie po prostu biegałbym po redach, red mapkach, zabijał ludzi i tak dalej, tylko po prostu się boję. Pójdź sobie tak na... Zmieniam, chcę dobić. To dlaczego byłeś taki bardzo niemiły? Nie, jakby normalnie powiedział. Dobra, już nie będę się tam kłócił, po prostu pójdę. Jaki mamy plan? To nie wiem. A, bo chciałem wbić ogólnie ten 35 level na... O, patrzcie. Elo, wolne widzę. No, no to zmieniliśmy sobie. O czym ja mówiłem? A, że miałem wbić na tą E2, tą Kushinę, Muszinę, czy jak on się tam nazywa, tego niedźwiedzia, wilka i tak dalej. Tylko się okazało, że tak jak ja robiłem ten, powiedzmy, tutorial od 1 do 25 levela i ja nie robiłem taką ścieżką, jaką byście chcieli, czyli właśnie te questy początkowe, to się okazało, że żeby wejść na tą jebaną elitę, to trzeba zrobić te questy początkowe. To najwyżej możemy zrobić tak, że ja teraz ten tanc mój ma pierwszy level, to najwyżej nim wbijemy ten 35 level i zrobimy przy okazji te questy, ja tu wam nagram wszystko i pokażę, jak to wygląda, bo szczerze, ja nawet nie wiem, na jakiej zasadzie to wygląda i z czym to się je. Więc wszystko pokażę. I wtedy właśnie dostaniemy klucz i będziemy mogli wejść. Bo jest ten dzban. A. A co będziemy tym 40 wojem robić? Nie wiem, po prostu sobie poekspimy, po prostu coś, ale no, wkurwia mnie to, że jak ja wbijam o jakiejś 11 godzinie, to tutaj zawsze ktoś jest. Ja wbiję o 19, to tutaj by mi 4 osoby popierdalały. Więc na tym Berufsie się nie gra aż tak mało osób. A najbardziej mogę się przyczynić chyba do tego ja sam. Znaczy, wiem na pewno, że są ludzie, którzy grają tutaj ze względu na to, że o, znowu grasz na Berufs, to ja też sobie pogram. Boże, ja wyglądam jakoś strasznie. Mam jakieś oczy dziwne. Tak. No. No i się będzie, wiecie, hajsik zarabiało. W cztery lata można sobie zarobić na mieszkanie. Na północy Norwegii to sobie można jeszcze za pół darmo kupić. I się będzie jakoś żyło. Bo naprawdę, jak ja... Nie wiem, ile musiałbym mieć nadziei względem tej Polski. Nie wiem naprawdę, ile razy ja bym musiał sobie wmawiać, że tu jest fajnie i tak dalej. To ja przylatuję do tej Polski i patrzę na ceny. Wedaj dobić. No ok. To ja przylatuję do tej Polski i patrzę, no kurwa, ci sowianka pół litra kosztuje 2 złote. Co jeszcze jest drogie? Wszystko jest kurwa tutaj drogie. Halo, wolne? Nie ma to jak ekspić dwoma postaciami na tym samym ekspowisku. Nie wiem naprawdę, czy ja tutaj nie mam, bo ja spałem długo.
Nie wiem, czy ja naprawdę nie muszę tu przyjść o jakiejś godzinie, kurwa, 22. Przyjść, bić te potwory. Może nikogo nie będzie. Bo ja tutaj nic nie zrobię. Ja chodzi o to, że ja żadne ekspowisko tutaj nie mogę iść. Co pójdę na gulę ekspić? No, na orkach by było najlepiej. Tylko nie o tej porze. Dobra, weźmy, pójdziemy na jakieś inne postacie. Dobra. Kurwa! Zaraz. Ej, patrzcie, zmieniło się. Osada śmiałków. A to w osadzie już jestem. To już nie jestem w nekropolii. Pozmieniali. Ty, właśnie, to jest dobry pomysł. W następnym odcinku wam pokażę po prostu, jak te questy robić, bo ja nawet nie wiem, gdzie się je kurwa zaczyna. Ale dużo pozmieniali, tam był... Aha, fajnie, że mi hajs skorygowali. Aha, to tako. Ej, naprawdę, zrobimy to. Spoko sprawa może być. Dobra, to jeszcze sobie polatam po jakichś postaciach. No, to jakbyście chcieli na Berufsie, bo ja też bym chciał na Berufsie, bo Berus to fajny świat. Jakoś się bardzo nie przejąłem tym, że padłem na tym 9-7. Nie, cokolwiek byście chcieli, ogólnie o czymkolwiek byście chcieli, żeby porozmawiać, a chciałbym też, żebyście właśnie tematy podawali, bo nie wiem, czy wy lubicie, jak ja pierdolę o jakimś tam poważnym życiu. Czy wy lubicie, jak pierdolę o tak naprawdę jakichś głupotach. Czy wy lubicie, jak ja gadam pół żartem, pół serio. Więc no... To jest dla mnie bardzo ważne, bo ja zanim zacznę nagrywać, to nie jest z reguły tak, że ja sobie podczas nagrania myślę, o, bo zacznę sobie gadać dzisiaj o... Znaczy, chodzi mi o to, że ja, powiedzmy, ala taki scenariusz muszę sobie przygotować, a już na pewno muszę sobie wypisać jakieś tematy, powiedzmy, które ja tu będę poruszał i mam takie karteczki. Bo jakbym zaczął nagrywać i miał gadać cały czas, no to tu świerszcz, a tu królik, a tam zając. To średnio by to tak wychodziło. A nie, jak ja czasem... Ja jestem skłonny powiedzieć, że na pewno, jak teraz nagrywam, nie wiem, 93 odcinek na Berufsie, to na pewno ja temat, który poruszałem na przykład w 92 odcinku na Berufsie, to ja poruszałem ten temat i w 17, i w drugim, i w 40. Może nie taki sam, może nie z takim samym przekonaniem, bo też człowiek się zmienia, człowiek zmienia trochę inne podejście do życia, ale mi się twarz świeci. To wiecie... Na pewno te tematy trochę się zapętlają. Dobra, nieważne. W następnym odcinku nagrywamy tego. Wiecie. Nagrywamy questy startowe. Myślę, że nie wiem. Wy i tak pewnie wiecie, jak one wyglądają, ale nagramy sobie. No, więc propozycja, elo. I wiecie co? Jeszcze jedno wam opowiem, bo była taka sprawa. Dobra. Będzie pójść na... Była taka sprawa, że przyjechał sobie Dominiczek z wielkich krajów z pieniędzmi i ja chciał ich kurwa wydawać. Idzie sobie do tego. Idę sobie do RTV Euro AGD i patrzę sobie 2 tygodnie temu, ten poprzedni weekend po prostu, że był Assassin's Creed Odyssey za 140 zł. Ja myślę, nie dam tyle, kurwa, nie dam tyle, nie? Promocja była tam do dziś, tamtego dnia i powiedziałem sobie, nie pójdę. Wczoraj byłem i jak wcześniej, ogólnie tą grę można kupić za ile? Dajmy sobie, w większości sklepach, jakich byłem, to te ceny były około 200. Jak zobaczyłem za 260, ja naprawdę myślałem, co się dzieje w tym kraju. Wiecie, co mnie najbardziej rozpierdala? Że za granicą, na jebaną konsolę, też wam mogę pokazać, co sobie przywiozłem. Za jebaną konsolę pracujesz 2 dni. A w Polsce, nawet siedząc u jebanej matki, czy kurwa nie mając żadnych opłat, przy najniższej krajowej, to ty byś musiał popierdalać ponad pół miesiąca, tak, coś takiego, czy pół miesiąca, a tam 2 dni kupujesz sobie. No ale dobra, mniejsze o większe. A gry to ja kupowałem naprawdę za takie grosze, no ale też ogólnie nie takie, które wychodziły w dniu premiery, tylko ogólnie takie gry, które miały już trochę czasu, jak Fallout 4 i tak dalej. Ja mogę wam też o tym popowiadać, bo ogólnie naprawdę ceny gier
To było nic dosłownie. Ja się czułem, jakbym to za darmo kupował. A w Polsce, jak niektóre gry kosztują ci 200 na PS4. Dobra, nieważne. Na PS4 za 114 zł. No ale widzicie sami, że. Ej, naprawdę, to nie są takie drogie. Ale jak ja widziałem naprawdę w niektórych sklepach. No ale to jest na Ceneo, tak? Ceneo porównuje ci ogólnie wszystkie. Powiedzmy. MediaMarkt. Weźmy tutaj. Albo Empik. O, to jest jeszcze lepsze. Na Empiku zobaczcie, ile musicie dać. Dlatego widzicie, jaka to jest różnica. No. 130. 130. Ej, to nie jest drogo. Ale naprawdę, bywały czasy, jeszcze jakoś tam z 2 tygodnie temu, że ja widziałem naprawdę. Znaczy nawet parę dni temu, jak ja chodziłem do niektórych sklepów, to oni mówią: no, na magazynie tego nie mam, ale ci mogę zamówić. A ja za ile? Za 260 zł. A ja sobie za 109 kupiłem. To tu bym miał o 2 grosze taniej. Właśnie nie wiem, czemu są przeceny na te gry, ale dobra. W Originie nagrałem, też mam. Całą grę na angielskich napisach. Nie było to jakiś wielki problem, ale dobra, zagram sobie. Dobra, jak będziecie chcieli, żebym na przykład o PS4 pogadał i tak dalej, to tak samo. Elo.